Voice, kurwa. Przyjechali napierdalać na gumie? Siema! Co tam upalałeś, kurwa? Siema! Siema! Co upalaliście tam, kurwa? Tak trochę. Kto upalał? Ja. O kurwa, i co, łysa jest? Nie. Aha. To zobacz, kurwa, na moją oponę z przodu, to się przestraszysz. A nie upalałem. Do spadania, nie? No, zajebista, nie? Nie mogłem się zatrzymać, jak przyjechaliście ostatnio, bo byłem ze Słowasem i wiesz, dobrze nam szło, to zapierdalaliśmy. A wy też tam gdzieś jechaliście zaraz, nie? No. Kiedy będzie odcinek z premiery tego motocykla? No, w sierpniu. Ale nie wie pan. Co? Dokładnie. No nie wiem, w sierpniu. Ale już teraz piszą do mnie, jak to tam z tym samochodem, co i jak. I to będziemy tu napierdalać, nie? To musicie śledzić i ten, to będę tu nim przyjeżdżał. Tu będę filmy kręcił. To dam się wam karnąć. Patrz, kurwa, lampa ci się rusza. Wczoraj po lesie, po górkach jeździliśmy i liście się mocowanie urwało. Kurwa, to musisz coś zrobić, nie? Zdjęł całkowicie. No, przecież jak ja pamiętam, to ten motor to był cacany niedawno. Nówka sztuka, nie? Trzeba porobić. A ty zrobiłeś ten błotnik? Cały czas jest tak. Kurwa, cały czas ten. A ten filtr tu zamocowałeś? No kurwa ma, ten luźny, pokaż kurwa go. Nie no. A ja pierdolę. Ty go przerób na supermoto i będzie kurwa najlepiej. Ty też tego kurwa, wszyscy na supermoto kurwa, przeróbcie te motocykle. W ogóle tych sprzętów to będą różne, nie? Ciągle coś, nie? Co jakiś czas będą wlatywać. Skutery. No. Może mniejsze pojemności też. No, zobaczymy. A to od jakiejś firmy, tak? Czy no. Od jednej firmy, czy...? Od jednej. No tylko jak już reklamować, to jedną firmę, a nie tam, nie? Siema. Moskowski. Ale oni, kurwa, nie są w naszej bandzie Willy Boysów, nie? Bo wy jesteście Willy Boysy, kurwa. Jedziemy do sklepu, czy nie? Zara. No to jedźcie do sklepu. Później, mi się paliwo kończy. Nie mam paliwa. A ile piś kopali? Mało, ale wiesz, na gumie to trochę więcej wychodzi, nie? Nie wiem, wiesz, tak nie patrzę. Od ostatniego vlogu, co tam na stacji byłem, to lałem, to nie wiem, co to było. Nie wiem, ale mi się wydaje tam powyżej 3, między 3 a 4. No ale jednak na gumie, no to więcej bierze. I co? Coś wam wychodzi już z tych gum, czy nie? Średnio. Ale trenujecie, czy nie? Czasem. Co? Czasem jak idziemy. Czasem, nie? Trzeba trenować zawsze. Najważniejsze, wiesz co, ja wam podpowiem coś, nie? Opanować to, żebyś sobie zrobił tą kompresję i podrywał go. Tego się uczyć, najważniejsze, nie? Ale nie tak jak ty to robisz, wiesz, że nogi masz z tyłu, nie? No bo to się wypierdolisz, nie? Tylko po prostu tak, żeby jakoś tam jechać, nie? Żeby się ten motocykl toczył. Jak sobie to wyćwiczysz, to potem na przykład będziesz sobie chciał podjechać pod krawężnik, to sobie tylko jeps zrobisz i chłopaki będą stali, nie wiedzieli, o co chodzi, a ty kurwa przez krawężnik przejebałeś, nie? Także bierzcie się za naprawę tych motocykli.
Bo kurde, jeszcze trochę to tutaj przyjedziecie na tych, na trytytkach kurwa poskręcanych. Dzisiaj to wszystko się psuje. Zębatka mi się z przodu skończyła. Bo byliśmy w lesie, chcieliśmy pojeździć, a tu przeskakowało. Aha. Wszystko się psuje. No co zrobić? Ale też widzę, że pusty ten bag masz. Co tam? 4 jest. A. O, też kurwa pusty. Tam dwa. Opali. A tu kurwa już w ogóle nic. Muszę zobaczyć, jak tą oponę upaliłeś. Czy coś upaliłeś, czy nie upaliłeś? No, opony. No upaliłeś trochę, no tylko kurwa masz teraz płaską prawie, nie? No, trzeba dopalić. No kurwa, teraz na, to na te winkle jak będziesz wchodził, to wiesz, tak ci nie za bardzo pójdzie. Wiesz? No już nie ma opony prawie. No nie ma opony, no kurwa. Aha, do supermonciaka założył mi ten, opony takie szutrowe, wiesz, cała kostka, nie? Ale taka delikatna, nie? Cała ponacinana jest, nie? No czyli taka opona jak twoja, tylko cała ponacinana w takie te. Ja się ładnie wyjebałem tym supermonciakiem, nie? A pytanie dla was, to był hit side czy high side? No? Jak się wyjebałem na nim, co to było? Ja nie wiem. Szczerze, to ja też nie wiem. Ale co, będziesz patrzył w komórkę? Nie, bo sobie dzwonię. Aha. No to pytanie jest do widzów. Co to było? Hitside czy highside? Jak ktoś szybko odpowie, to wlepy dostaje zaraz. Wysyłam. No to zadzwoń jak będziesz tam. No dobra. Rozmawiałeś? Tak się darmo, że tu słyszałem. I co, jedziecie do tego sklepu, czy jak? No. Czy tam pojedziecie ze mną potrenować? No przyjdziemy jeszcze. Przyjedziecie? No, tylko na tyle do sklepu, tam. No dobra. Mam nadzieję, że paliwa mi starczy. Najwyżej zleję trochę od was. Masz pełen? No to prawie pełen. Ale ogień! Ogień kurwa! Ogień! O kurwa! Ja pierdolę! Kosmos! O! Bajka! I pojechali.